Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Gothic 2. Hej, ty! Ahoj, szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz, ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk. A potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Bliżej wysepki, właśnie ta latarnia. Nie. Я говорю о том, что находится на суше, на высоком склоне, недалеко от города. А тот, что в море, это старый маяк. Его уже давно никто не использует. Чего? Люди боятся туда ходить. Говорят, что там водятся призраки. Говоришь поважнее? Говорю, как есть. Одного призрака я сам лично видел. Давно, правда. Лет 10 назад. Интересуемся. Духи Платарни? Я точно не знаю, что там произошло. Но люди говорят, что тот маяк проклят. А за что и почему, никто не знает. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. A co ty znasz про piratów? No, все пираты это отъявленные головорезы, воры и негодяи. Правда, за жестокостью и бесчеловечностью, с коими они грабят и топят суда, порой скрывается нечто теплое и душевное. Например, чтобы хоть как-то скоротать время и развлечься в перерывах между грабежами, они сочиняют стихи и песни, и зачастую у них получаются действительно неплохие вещи. Хочешь послушать? Я бы не отказался. Тогда слушай. Ну вот и все, дружок. Пора открыть Кингстоны. К добру не привели. Проказы на воде. Но сколько ж можно плыть? Безмерно удаленной, единственно своей загадочной звезде. Уже запал не тот, чтоб курс держать упрямо. И всем ветрам назло стремиться в никуда. И очень тяжело являться капитаном, когда во тьме горит всего одна звезда. Не лучше скромно лечь на дне среди угрюмых, глубоководных рыб с отравленным хвостом. Ведь золото лежит на дне в пиратских трюмах, а поверху плывет бессмысленный планктон. Так что ж меня влечет границам небосклона, о чем терзаюсь я в бреду и наяву? Зачем же я опять к безмерно удаленной, к единственно своей плыву, плыву, плыву? Ну, как тебе? Это было прекрасно. Я знал, что тебе понравится. Это же ведь настоящая пиратская романтика. Послушай, а ты сам часом не пират? Кто? Я? Не
Нет, что ты. Я просто старый моряк. И всего-то. Ну да, конечно. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne, co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Corinis. Czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie do Diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Кто ты? Я Борка. Работаю зазывалой в этом борделе. Еще вопросы есть? Думаю, нет. Тогда либо входи, либо проваливай. У меня нет времени на пустые разговоры. Паладины и маги огня безответно молятся своему владыке, стоя на коленях перед алтарем. Здесь же на коленях стоять будут сами богини, если вам захочется. Hej, co... Człowieku, jestem za... Ej! Jestem za... Bardzo żeś tam mini i rozmowni. Tu nic nie ma. Dobra. Mogę się przeskoczyć. O, super. Co ci нужно? Ej, ty! Skarbie, nie mogę się teraz z tobą zająć. Jeśli chcesz się zabawić, porozmawiaj z Bromorem. Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym ci co nieco powiedzieć, ale nie tutaj, kotku. Chodźmy więc na górę. Dobra, ale musisz to najpierw załatwić z Bromorem. Nie chcę żadnych kłopotów. Ej! Chcę się zabawić. Dobra, zatem idź. Chodź. To twój... Вот об этом все сплетничают. W końcu to była jego decyzja. No, niedługo skończymy opowiadać, niedługo skończymy eksplorować Corinis. Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzać. Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami w godzinach pracy, a on nic z tego nie ma. Chcesz wiedzieć więcej o zaginionych mieszkańcach portu? Co? Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc,
ale wiem, gdzie zniknęła Lucia. Co z tą Lucią? Nikogo nie smuci, że jej już tu nie ma. Czemu? Wykorzystywała wszystko i wszystkich. Była dziwką nie tylko z zawodu. To gdzie się zmyła? Często zadawała się z Elwrichem, czeladnikiem Torbena, stolarza z Dolnego Miasta. Założę się, że to właśnie z nim uciekła. Gdzie mogli się zaszyć? Pewnie na jednej z okolicznych farm. O ile nie zeżarły ich wilki, gdzie jeszcze mogli uciec? Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Słyszałam wiele o ludziach ginących w porcie. Problem polega na tym, że nie wiem, na ile wiarygodne są te historie. Lepiej pomów z tamtejszymi kupcami. Przykro mi, nic więcej nie wiem. Co z nami, kotku? Zapłaciłeś w końcu nie tylko za gadanie. Na pewno nie chcesz się troszeczkę zabawić? Tak, sprintem wybiegła. Co, ja ją przestraszyłem gdzieś? Matko święta, coś zrobiłem czy co? Już tak wybiegło. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby, ryby, świeże ryby prosto z morza. У тебя есть для меня рыбатёнка? Да, думаю, найдётся. Мне как раз сейчас понадобились устрицы. Этот деликатес люди охотно тут разбирают. Так что, если хочешь помочь, сходи на пляж и набери их с десяток. Правда, много золота я за них не обещаю. Но в долгу не останусь. Договорились. Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Morze to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. A tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. Znasz jakichś zaginionych? Nie. Pomów ze szkutnikami. Dużych jednostek? Fakt. Zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Okay. Pokaż mi swoje... Widzi i słyszy się to, Jono. Nie to ciekawe, tylko jedno. Gdzie jest pan Lord Andri? Hej, ty! Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany, więc trzymaj ręce przy sobie albo ci je obetnę. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Ty możesz mnie pomóc w jednym dzielce? Смотря w czym ono заключается. У трактирщика Карагона большие проблемы из-за того, что Вирт по приказу паладинов раздает бесплатное пиво. Он теряет клиентов, а значит и свой доход. Смекаешь, к чему я клоню?
Ну, допустим, и что? Ты можешь как-то повлиять на эту ситуацию? Приказ паладинов может отменить только лорд Хаген или же лорд Андре. Мне это не под силу. Неужели ничего нельзя сделать? Ну, все зависит от того, что ты можешь предложить мне взамен. Две бочки превосходнейшего пива тебя устроят? Да, это весьма интересное предложение. Значит, говоришь, это Вирт раздает пиво на городской площади? Он самый. Хорошо. Дай мне некоторое время, примерно один день, и я улажу проблему Карагона. А потом я жду свое пиво. Не забудь о нем. Конечно. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. No, nie. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, przypomnij, o co chodziło. Musisz się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dostawy broni dla bandytów oraz przynieść mi jakiś dowód. Musi to być niepodważalny materiał, bo inaczej nie zdołam. Skrzyń. Nie dotykaj niczego, albo zawołam strach. Co masz do zaoferowania? Mieć strażnika miejskiego. Czymś to w ogóle przyda. Wcześniejszą porę dnia, żeby było jaśniej. Ryba. Ej, ty! Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Ja posмотрю, co można zrobić. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami.
Kurde, ziewanie. No w sumie mamy 10-12 w nocy. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe! Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia może wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz, i to przypadkiem, podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. No to tam gdzieś skip. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. I jak tam ryby? Bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało by żyć, za dużo by umrzeć. Niedługo minie mi czas na zrobienie misji od Kantora. Za to też będzie trzeba się zabrać w końcu. Rybak. 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 Patelnia. Zupa rybna. Wino. A gdzie są ostrygi? Thank you.
No tych strik nie ma. No to średnio widzę. To jest muszelka. Chociaż jedno. Co tutaj jest? To jest jakaś chwila. Idealny moment, żeby zapisać grę. Интересно. Jeszcze tylko Martina, może on to może rybakowi zastrężony. Jak on się Martin nazywał? Ej, ty! Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Tak to pomogło. Świetnie.
Wracamy do Felina. Twoje problemy się skończyły. Ej, ty! Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Кроме этого, если хочешь, я смогу продать тебе немного рыбы и все остальное, чем одаряет меня море. Покажи. Рыба, года, рыба ушла, ушла. Чего вовнутрь ушли? На острик. Ostriga. O, ostriga. O, jeszcze jeden ostrig. Jeszcze jedno. Dobra, to ja nie otworzę. Skrabinka, gdzie są tamte? Погоди минут. Что еще такое? У тебя случайно не найдется немного времени, чтобы выслушать старика? Да, конечно. Понимаешь, тут такое дело... Прихворал я, в общем, немного. И за дня в день это возня у воды с сетями, рыбой. Вот, видимо, и продуло меня. А работать-то нужно, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. А я чем могу помочь? Помню, во времена моей молодости я ел замечательную уху. Не простую, а сборную. Туда, помимо рыбы, шел старый сыр, грибы и зелень. А приправлялось это блюдо красным перцем. Съешь уху, и тебя сразу же всего пробирает до костей. Чувствуешь себя богатырем, и есть не хочется долго. Так в чем проблема? Возьми да приготовь эту свою сборную уху. Да я бы с радостью, если бы знал как. В общем, самому мне эту прелесть никак не приготовить, а силы поправить хочется. Ладно, старик, помогу, чем смогу. Тогда вот, возьми хотя бы рыбу. Надеюсь, что ты поможешь, а я в долгу не останусь. Поверь, у меня есть чем отблагодарить. Недавно после шторма море принесло много всякого добра. Окей. No, ciekawe miejsce. Ciekawa. Zapiszę w ogóle grę. 64 zapisy. Nie zasłużył sobie na to. Вот твои устрицы. Хорошо. За каждую из них я дам тебе 5 золотых. Итого 500 монет. Надеюсь, ты доволен? Вполне. Окей.
Co tu gotujesz? Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz spróbować. Ty możesz сварить zborny uchu? Конечно, но у нее довольно сложный состав. Если достанешь для меня все нужные ингредиенты, будет тебе сборное ухо. Что именно тебе нужно? Запоминай. Для начала мне нужна рыба. Думаю, десятка хватит. Далее понадобится сыр, 5 растений серафиса, красный перец и самое главное – ром. Ром? Да, только он. И никакого шнапса, если, конечно, ты хочешь, чтобы получилось уха, а не какая-нибудь бурда. Ладно, я все понял. Co możesz mi powiedzieć o mieście? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko, możesz w nim spać, jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek i nosa. Właśnie, mam twój posążek. Patrz, przyniosłem ci posążek i nosa. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj światło i nosa zawsze oświetla ci drogę. Drobiazg. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. Rum wiem, skąd wezmę. A jak насчет того, żeby nauczyć mnie warić zup? Jest mi trochę ciężko, ale za kilka tygodni będę gotowa do pomocy. Okej. Pouczmy ją gotować zup. Nauczy mnie warić zupy. Хорошо, что ты хочешь сварить? Wszystko idzie w kość sztuk złota. Trochę dużo. Хороший выбор. Если его правильно сготовить, то он получится очень вкусным. Думаю, одного куска должно хватить. Бросаешь его в котел и варишь на медленном огне. Глазом не успеешь моргнуть, как твой суп будет готов. Запомнил? Конечно. Грибной суп. Тут все просто. Тебе понадобится всего лишь один мясной гриб. Бросаешь его в котел, варишь, и буквально через пару минут твой суп будет готов. Вот, собственно, и все. Черепаший суп. Хороший выбор. Если его правильно сготовить, то он получится очень вкусным. Но для начала тебе придется отыскать черепашье мясо. Думаю, одного куска должно хватить. Бросаешь его в котел и варишь на медленном огне. Глазом не успеешь моргнуть, как твой суп будет... Конечно. Рыбный суп. Варишь ее минут 10, и твой... А кроме супов, ты что-нибудь варишь? А что конкретно тебя интересует? Ну, например, компоты или какие-нибудь нарезки. Нет, этого я делать не умею, так что лучше поищи кого-нибудь другого. Ясно. Ты можешь сварить для меня суп? No proszę, jednak można. Oczywiście, że można i spalaj mi stąd, obywatelu. Mogę? Что тебе здесь нужно? Что ты хочешь? Ничего. Тогда убирайся отсюда. Тебе нечего здесь делать. Тут что-то об алхимии. Что привело тебя в этот бедный район? Что ты ищешь здесь?
Заблудилем. Тогда смотри, чтобы тебя не ограбили. Похоже, в городе есть несколько воров, которые крадут у зажиточных горожан. Городская стража недавно перевернула портовый квартал вверх дном, но они ничего не нашли. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Ничего. Но все горожане напуганы и становятся недоверчивыми. Особенно к чужакам. Смотри, чтобы тебя не застали в чужом доме. У нас этого не любят. Да, ты должен сам защищаться от воров. Хорошая дубинка лучше всего. Ты можешь меня чему-нибудь научить? А, я кую здесь подковы, гвозди и чиню металлические предметы. Но в порту не приобретешь много опыта в кузнечном деле, чтобы было чему учить. Хотя, конечно, выковать простой обычный меч я и сам смог бы, и тебя научил бы, как это сделать. А если хочешь действительно научиться ковать настоящее оружие, иди к Хараду. Да, он кует роскошные клинки. Но если ты хочешь только чуть-чуть потренировать свои мускулы, могу тебе и в этом помочь. Могу ли я быть тебе полезен? А с чего ты взял, что я вообще нуждаюсь в твоей помощи? Я хочу стать подмастерьем, и мне нужно произвести на местных хорошее впечатление. Хе, теперь мне все понятно. К сожалению, у меня уже есть помощник, но ты можешь впечатлить меня, если поможешь доставить в мою кузницу материал для работы. Что именно? Мне нужен уголь. Хотя бы 5 кусков. Достань его. И считай, мое одобрение уже у тебя в кармане. А где я смогу найти его? Уголь можно найти в сгоревших строениях, купить у торговцев или накопать в шахтах. Хорошо. Я постараюсь достать все, о чем ты просил. Я принес уголь. Отлично. Давай его сюда. Мои запасы почти на исходе. Конечно, вот он. А что насчет твоего одобрения? Можешь не переживать. Как мы и договаривались. Если вдруг кто-нибудь спросит меня о тебе. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Zdjęć w portowym kwartale ludzi przywyczajnych drakom. Мне лучше поискать жертву где-нибудь в другом месте. Так, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć,
Wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Świr z młotkiem mnie dobija. O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie. Codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. Jeśli go pobiję, będę miał kłopoty ze strażą. Tutaj w porcie nikt nie zwraca specjalnej uwagi na walki. Ale jeśli kogoś tu okradniesz, albo zaczniesz coś kombinować z owcami, to wpadniesz w kłopoty. Zobaczę. Zastanów się. Pamiętaj, płacę 25 złotych monet. Nie za dużo, ale zawsze coś. Czy to twoje owce? Jedyna, która do mnie należy, reaguje na imię Lucy. To moja żona. Owce są własnością straży. Przyprowadzają do mnie wszystkie biedulki, które zabiorą farmerom. A co ty z nimi robisz? Jak co? Zabiваю? Ополчению и паладинам требуется регулярное снабжение продовольствием. Но в последнее время это случается крайне редко, поскольку сейчас каждая живая овца почти на вес золота. У тебя не очень сложная работа. Ну, как тебе сказать? Да, работа несложная, но все равно требует некоторого опыта. Поскольку надо знать, как правильно освежевать тушу и из какого места вырезать самый сочный кусок мяса. И еще при этом не испортить его. Ну, а теперь сам посуди, сложная у меня работа или нет. А меня можешь этому научить? Чему? Разделывать туши? Хм, ну, почему бы и нет? Но тебе придется заплатить за это. Бесплатно я этого делать не стану. Сколько? Ну, скажем, 150 золотых монет. По крайней мере, это покроет мои расходы в том случае, если кто-то решит украсть одну из моих овец, пока я буду тебя учить. Научи меня разделывать туши животных. Все просто. Главное, помни. Никогда не начинай разделывать тушу с головы. Первый надрез лучше делать в области живота. Там кожа мягкая и легко сдирается. Всегда выбирай у туши только те места, где сможешь вырезать приличный кусок мяса. И чем больше, тем лучше. Теперь можешь попрактиковаться, но только не вздумай делать это на моих овцах, иначе я сам с тебя шкуру спущу. Ej, ty! Co tam przybijesz? Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu.
krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Ej, ty! Hej, wszystko w porządku? Tak, muszę to tylko zreperować na czas. To lecimy. Pożałuj! Załasz go! Rozwal go! Daj mu popaść! Rozwal go! Pokaż mu! Dwa ataki chyba. Daj mu popalić! Pokaż mu! Daj mu popalić! Rozwal go! Nie waż się nigdy więcej mnie atakować! No no, to inaczej, przy pomocy magii. W końcu chcę być magiem. Nie przestawaj! Rozwal go! Nieźle! Próbuj tego ponownie. Podeżdżaj minutko. No dobrze. Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, proszę, nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się zawali, to będzie to twoja wina. Chodzi śmiesznie, pokracznie. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu! Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złota. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, w tym momencie uda mi się teraz do skipa. Dla mnie kurdelas. A potem nie wiem. A potem nie wiem. Będę wykonywać te wszystkie misje. Do tramy będzie trzeba pójść. To jeszcze z Risa zrobić misję. To może Andrzeja mi krzywdę zapłacić. Kto wie, ja to wyniosę. Tam niczego nie. У меня есть для тебя сабля. Ты шутишь? Нет, конечно. Вот, держи свою новую подругу.
Ну, спасибо, приятель. Вот это другое дело. Настоящее оружие для настоящего пирата. За такой щедрый подарок и самого дорогого не жалко. Так что возьми эту бутылку рома. Такого ты нигде не отыщешь, уж поверь мне. Dowiemy się w następnym odcinku. Tymczasem ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.